Witam Państwa, Mateusz Godek, to jest temat dnia. Dziś w naszym studiu goście posłanka pani Anna Maria Siarkowska, Kukiz 15. Witam serdecznie. Oraz pan Rafał Bochenek, rzecznik prasowy rządu Beaty Szydło. Witam Państwa. Zanim zaczniemy rozmowę na temat główny, czyli podsumowanie 100 dni rządu Beaty Szydło, zobaczmy, co dziś wydarzyło się w Sejmie. Ktoś mi się pyta czasami, no nie żałujesz tego, że tyle lat przesiedziałeś w więzieniu, to śledztwo. Ja mówię nie. Czy ktoś żałuje, że ratuje swoją matkę? Dziś historyczny moment. Żołnierze wyklęci w polskim Sejmie. Co Państwo czują, kiedy widzą takie sceny? Ja czuję osobiście wielką ulgę, że już jesteśmy po tej jakby debacie, tak, na temat tego, czy żołnierzom wyklętym jest konieczne oddanie hołdu, czy też nie. Trzeba powiedzieć jednoznacznie, to są polscy bohaterowie. I nareszcie doczekali się tego, żeby wrócić na karty historii. To są tego typu przygotowania. Chcemy o polskich bohaterach mówić w polskiej szkole. Chcemy, żeby oni byli upamiętnieni i żeby także odzyskali godność. Po wielu latach, kiedy byli traktowani jak przestępcy albo jak pospolici bandyci, nareszcie polscy bohaterowie odzyskują miejsce w polskiej historii. To nowy rozdział w polityce historycznej naszego państwa? Ja myślę, że tak. Oczywiście tych ludzi na pewno trzeba bardzo docenić. Trzeba pamiętać, jak wielkich rzeczy dla Polski, dla naszego kraju dokonali. Bardzo często byli przez wiele lat niedoceniani. Teraz należy oddać im ten honor i za ten wielki wkład w polską historię. Będzie do tego oczywiście ku temu okazja. Już 1 marca, wiadomo, wielkie święto. Skoro mówimy o nowych rozdziałach, za nami 100 dni nowego rządu, rządu Beaty Szydło. Wczoraj wśród polityków oceny, jakie dominowały, to od jedynki z wykrzyknikiem po piątkę z plusem. Jak pan, rzecznik prasowy tego rządu, ocenia minione 100 dni? Ja myślę, że te oceny, które słyszeliśmy bardzo często ze strony liderów partii opozycyjnych, są zupełnie nieuzasadnione i nie przystają zupełnie do rzeczywistości, ponieważ pragnę zwrócić uwagę chociażby już na same liczby i statystyki. Otóż w pierwszych 100 dniach rządu polski parlament przyjął 43 ustawy, a porównując to z ilością ustaw uchwalonych przez pierwsze 100 dni przez poprzedni rząd, która wynosi tylko 14, no różnica jest diametralna. Szanowni Państwo, bardzo często to zarzucano nam, że rząd pracuje zbyt szybko, zbyt długo, po godzinach. Mamy tego efekty. Mnóstwo uchwalonych ustaw, o czym już jutro na tak zwanej studniówce pani premier Beata Szydło opowie Polakom, bo to właśnie z Polakami pani premier się umawiała na realizację obietnic wyborczych i one są wszystkie realizowane. Z żadnych się nie wycofujemy. Jasne, tylko pytanie, czy rzeczywiście ta liczba przekuwa się też na jakość, albo też na tak naprawdę spełnianie tych obietnic, ponieważ pani premier Beata Szydło w swoim exposé obiecywała, że wszystkie kluczowe sprawy zostaną przeprowadzone w pierwszych 100 dniach. Z tego, co można już ocenić, jednak nie wszystkie sztandarowe projekty PiS-u udało się w te 100 dni przeprowadzić. Panie redaktorze, pani premier obiecywała, że wszystkie ustawy, o których mówiliśmy w naszym programie wyborczym, będą realizowane. Żadna z tych ustaw nie została zarzucona. Wszystkie ustawy są procedowane. Chociażby ze względu na terminy związane z procesem legislacyjnym nie jest to możliwe, żeby wszystkie te ustawy zostały przyjęte w przeciągu 100 dni. Wiemy, że niektóre już zostały przyjęte, jak chociażby nasz sztandarowy prorodzinny, demograficzny projekt Rodzina 500+. On będzie realizowany, nawet już jeszcze nie jest realizowany de facto, ponieważ będzie realizowany od 1 kwietnia. Natomiast ustawa została oczywiście przyjęta. Także no, trudno mówić, że z czegokolwiek się wycofaliśmy. My jesteśmy konsekwentni. Obiecaliśmy Polakom, że będziemy wywiązywać się z naszych obietnic. Myślę, że ten krzyk i larum ze strony opozycji wynika przede wszystkim z ich bezradności. Jak opozycja ocenia 100 dni rządu? Zacznę od dobrych rzeczy. Zawsze lubię zaczynać od tego, co jest dobre, bo na to, co złe, zawsze przyjdzie pora, żeby wskazać.
Dobrych jest kilka rzeczy. Po pierwsze, rzeczywiście rząd się wywiązał ze swojego zobowiązania co do sześciolatków. Polskie mamy, polscy rodzice wreszcie mogą zadecydować o tym, czy ich dziecko w wieku 6 lat pójdzie do pierwszej klasy, czy też jednak będzie kontynuowało naukę w przedszkolu. Jako mama 5-latki uważam, że to jest strzał w dziesiątkę i to jest odpowiedź po prostu na społeczne oczekiwania. Druga kwestia. Kwestia polityki prorodzinnej. Owszem, program 500+, nareszcie dostrzeżono konieczność prowadzenia przez Polskę aktywnej polityki prorodzinnej. No niestety nie jest to do końca w takiej formie, w jakiej powinno to rzeczywiście wyglądać, ponieważ powinno to być w ten sposób, że jest to jednak, żeby dzieci powinny być parasolem podatkowym dla rodziców. To znaczy, że to nie państwo powinno cokolwiek dawać, tylko państwo po prostu powinno nie zabierać tych pieniędzy rodzicom, a które zabiera w podatkach. I można było takie rozwiązania prodemograficzne właśnie w ramach 500+ przyjąć, ale no niestety podejście większości tutaj rządzącej Prawa i Sprawiedliwości jednak jest takie tkwiące mocno w takiej optyce socjalnej. Ale tutaj trzeba oddać, że rzeczywiście ta polityka prorodzinna została dostrzeżona. Kwestia trzecia, bardzo ważna. Myślę tutaj o sprawach związanych z bezpieczeństwem narodowym, sprawach związanych z deklaracjami pana ministra Macierewicza odnośnie obrony terytorialnej. Osobiście, ponieważ się tym tematem zajmuję, dostrzegam realne działania. No i mam nadzieję na konkrety już w najbliższych miesiącach. Także są dobre rzeczy. Natomiast trzeba powiedzieć także o rzeczach, które nie zostały zrealizowane i co do których istnieją wątpliwości, że w ogóle zrealizowane będą. Myślę tutaj na przykład o kwestii kwoty wolnej od podatku. Jak wiemy, dzisiaj jest na skandalicznie niskim poziomie, bo jest to zaledwie 3091 zł. W trakcie kampanii wyborczej pani premier Szydło mówiła wyraźnie, że zostanie ona podwyższona do minimum tam 8 tysięcy. Podała kwota, tak, 8 tysięcy. Tak, 8 tysięcy złotych. Nie zostało to zrealizowane. Następna kwestia, to na co wielu, wielu ludzi czeka, czyli kwestia uregulowania kredytów frankowych. Kolejna kwestia związana oczywiście z wiekiem emerytalnym i powrotem do obniżeniem wieku emerytalnego. No można te kwestie mnożyć, jest mnóstwo jednak niedociągnięć. Postawiliśmy tutaj jako Kukiz 15 niską ocenę temu rządowi. To znaczy? No, u nas tak, wyszło to w ten sposób, że była robiona jakby ankieta. Suma, tak, ankieta, co zostało zrealizowane, a co nie zostało, no i wyszła taka dwuja na szynach. To nisko, uważam, że ciut za nisko, bo bym jednak to podwyższyła tę ocenę na 3 za 6-latki. Znaczy, ja myślę właśnie, że rzeczywiście ta ocena jest bardzo mocno zaniżona, zresztą pani poseł przyznała. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem na samym początku, my z żadnego projektu, z żadnej naszej obietnicy, którą składaliśmy przed Polakami, się nie wycofujemy. Wszystkie te projekty ustaw, o których pani wspomniała, zarzucając nam rzekomo, że są nierealizowane, one są w trakcie procedowania. Albo są w parlamencie, albo są w trakcie opracowywania w poszczególnych resortach. Także trudno mówić, że z którejkolwiek z tych obietnic nic się wycofaliśmy. Szanowni Państwo, kadencja polskiego parlamentu trwa 4 lata, w związku z tym ciężko sobie wyobrazić, aby wszystkie nasze założenia, plany były zrealizowane w ciągu 100 dni. No, w takim razie po 100 dniach moglibyśmy ogłaszać kolejne wybory parlamentarne. Nie jest to możliwe z przyczyn chociażby czysto, tak jak powiedziałem, legislacyjnych, terminów funkcjonowania poszczególnych instytucji. Pewnie chcielibyśmy szybciej. Można byłoby pewne rzeczy szybciej, lepiej przygotowywać. My to dostrzegamy również, jak chociażby niektóre nasze ustawy, ale dostrzegamy te może potknięcia, ale wierzymy, panie redaktorze, że uda nam się możliwie szybko przyjąć kolejne projekty ustaw. One są oczywiście procedowane, jak chociażby kwestia ustawy. Jaką pan ocenę wystawił teraz po tych 100 dniach? Ja myślę, że działanie polskiego rządu było naprawdę bardzo skuteczne i bardzo rząd działał bardzo dobrze. Czyli piątka. Uważam, panie redaktorze, że naprawdę Polacy nie mieli takiego rządu jeszcze w przeciągu ostatnich 25 lat, który tak skutecznie i tak rzetelnie chciałby się wywiązać ze swoich obietnic wyborczych, bo wszystkie 13 ustaw, na które tak często opozycja się powołuje, które były w tej słynnej niebieskiej teczce, są na jakimś etapie realizacji. Zobaczmy zatem, jak Polacy oceniają 100 dni rządu.
to te ostatnie pokazały, że PiS nie ma generalnie pomysłu, jak rozwiązać niektóre sprawy. No sprawdziło się te niektóre wyborcze przewidywania, czyli te 500 zł. No, ale nie ma jakichś jasnych odpowiedzi, sobie na przykład właśnie wspomniałem emerytów, też mówiło się o podwyżce kwoty wolnego podatku, tego też na razie nie ma, mówiło się o obniżce podatków, tego też nie ma. Jest niemożliwością, żeby wszystko zrealizować w 100 dni, prawda, ale postępy są i na pewno będą, ja w to głęboko wierzę. Podoba mi się zmiana w opodatkowaniu banków oraz sklepów wielkopowierzchniowych. Na razie 5 na 10 i tak szczerze ocenię dopiero jak minie kadencja. No nie mam zdania, bo się na tym nie znam po prostu. Wywiązali się z większości na pewno obietnic, a przynajmniej z części. I jeżeli no tak dalej ma to prosperować, to myślę, że może to zmieniać w dobrą stronę, ale czas pokaże. Słyszałam jedynie co 500 zł na dziecko, a powiedzmy, że jest w porządku, ale zobaczymy na jak długo. A te pozostałe sprawy, które wyprawia PiS, to w ogóle bez komentarza. Podoba mi się zmiana w polityce zagranicznej. Jest ona dużo bardziej stanowcza, co zresztą można zauważyć przez to, że nasi zachodni sąsiedzi nie są bardzo zadowoleni, starają się jakoś tam ingerować. Trudno, żeby ten rząd w 100 dni zrobił wszystko, prawda? Ale ja wierzę, że zrobią na pewno. Rok pokaże, jak ten rząd będzie wyglądał przez ten najbliższy czas. Wydaje się, że rok to jest taki okres, który można rozliczać cały rząd. Milton Friedman powiedział kiedyś, że jeżeli rząd nie wprowadzi przez pierwsze 100 dni kluczowych ustaw i reform, nie wprowadzi ich wcale, to dość taka surowa ocena w ogóle rządzących. Jak pani ocenia różnego rodzaju obietnice rządu, też pod względem chociażby polityki zagranicznej, ale też bardziej bym się interesował przedsiębiorcami, bo to jest temat, który często wszystkich dotyka. Jak kwestia podatków, usprawnienia funkcjonowania firm nowych, dla młodych też ludzi. No, jeśli chodzi o ułatwienia podatkowe, czy dla młodych przedsiębiorców zwłaszcza, czyli tych, którzy dopiero zakładają swoje firmy, no rząd tutaj nie zrobił nic. Wiemy, że polscy przedsiębiorcy, właśnie ci raczkujący, którzy dopiero zaczynają tworzyć swoje firmy, są ogromnie obciążeni podatkami, a przede wszystkim ZUS-em, tak zwanym ZUS-em mordercą po prostu. Dlaczego ZUS-em mordercą? Czyli tą instytucją, która po prostu zabija polskie firmy, zabija polskie firmy, te, które są w zarodku i te, które dopiero, te, które raczkują. Także w tym względzie, jeśli chodzi o zmniejszenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców, nie zrobiono nic. Jeśli chodzi o kwestie związane z polską polityką zagraniczną, no to tutaj mam, szczerze mówiąc, duży żal, bo myślę, że tak jak większość polskiego społeczeństwa, liczyłam na to, że pani premier dochowa zobowiązań z czasu kampanii wyborczej odnośnie zakończenia, zerwania z niechlubną polityką rządu Ewy Kopacz odnośnie islamskich imigrantów. Niestety rząd się z tego zobowiązania, mimo w pierwszych dniach, chociażby czy pan minister Konrad Szymański deklarował, czy szef MSZ-u również, że islamscy imigranci nie będą do Polski wpuszczeni, tak deklarowano, tego zobowiązania nie dochowano. To jest nieprawda, panie redaktorze, to jest nieprawda, muszę zaprotestować. Oczywiście, jeśli chodzi o kwestie polityki zagranicznej, jak pani również tutaj słusznie zauważyła, oprócz wielkiej aktywności w krajowym parlamencie i ofensywy legislacyjnej ze strony rządu pani premier Beaty Szydło, jak i również całej większości parlamentarnej, która nas popiera. Pani premier była również bardzo aktywna na arenie międzynarodowej. W mijających tygodniach odbyliśmy szereg wizyt zagranicznych. Byliśmy między innymi we Francji, byliśmy w Berlinie, a także na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli. Tam zapadło szereg ważnych dla Polaków decyzji i to właśnie za sprawą polskiej premier udało się między innymi obronić prawa socjalne Polaków pracujących na wyspach. To właśnie za sprawą polskiej premier Grupa Wyszehradzka przyjęła wspólne stanowisko, które tak naprawdę, naprawdę zostało przyjęte i akceptowane między wierszami, tak wynika przynajmniej z wypowiedzi wielu przywódców państw zachodniej Europy. To stanowisko jest akceptowane również i przez nich. A propos chociażby islamskich imigrantów, my nie godzimy się i cały czas to powtarzamy również w ramach Grupy Wyszehradzkiej na to, aby dokonywać stałej, systematycznej relokacji islamskich imigrantów na terenie Unii Europejskiej i bardzo mocno i wyraźnie to podkreślamy. Także akurat tutaj mówi pani nieprawdę. Czy nie
nieprawdą jest w takim razie, że 7 tysięcy, co najmniej 7 tysięcy islamskich imigrantów zostanie wpuszczonych na teren Polski? Nie. Czy nieprawdą jest, że są konkretne czynione przygotowania, żeby właśnie tę grupę przyjąć? Szanowny panie, pragnę zauważyć, że jako członek Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji jestem doskonale poinformowana co do stanu akurat tej sprawy, bo tą sprawą wybitnie się interesuję i na tą sprawę w tej kwestii dostałam również odpowiedź na piśmie. I na piśmie, na moją interpelację odpowiedziano, że rząd pani premier Beaty Szydło nie widzi możliwości prawnych, tak to zostało sformułowane, co do tego, żeby się z tego zobowiązania nie wywiązać. Jest mowa o tym, że Polska ewentualnie będzie protestować co do następnych, co do zablokowania mechanizmu stałej relokacji, ale co do tego, żeby przyjąć jednak tę grupę imigrantów islamskich w kwocie chyba 7 tysięcy, zgoda pani premier Szydło. Pani poseł, ja wiem, że może pani jest bardzo aktywną posłanką w ramach swojej komisji, natomiast jak pani doskonale wie, kwestie związane z relokacją imigrantów z Bliskiego Wschodu zapadają nie w komisji, tylko na szczeblu różnych organizacji i forów międzynarodowych. Doskonale wiem, jak wyglądają rozmowy, które prowadzi pani premier Beata Szydło z przywódcami innych państw, między innymi z panią kanclerz Angelą Merkel. W tej sprawie również będzie organizowany szczyt w marcu, właściwie dwa szczyty Unii Europejskiej, aby ten problem rozwiązać, ponieważ jak pani doskonale wie, wiele państw sobie nie wyobraża, aby mechanizm stałej relokacji uchodźców był kontynuowany. I my na ten mechanizm, i to bardzo wyraźnie wielokrotnie mówimy i podkreślamy, się nie godzimy i dążymy do tego, aby został przyjęty jakiś inny system, a przede wszystkim chcielibyśmy, aby ten problem imigrantów z Syrii między innymi, był rozwiązywany poza granicami Unii Europejskiej, a granica Unii Europejskiej była na tyle uszczelniona, by uniemożliwić tutaj stały napływ imigrantów właśnie ze wschodu. Ewentualnie ci, którzy będą przyjmowani przez te państwa, które na to się zdecydują, ale dobrowolnie się zdecydują, byli odpowiednio weryfikowani, ponieważ problem, szanowni państwo, jest z tym naprawdę bardzo duży. Byłem uczestnikiem grupy wyszehradzkiej w Pradze z panią premier i tam przedstawiciel Macedonii bardzo mocno artykułował, że jest gigantyczna trudność z weryfikacją tych osób, które napływają stale do Europy, a których jest już w tym roku 100 tysięcy więcej, ponieważ bardzo często te osoby posługują się podrobionymi dokumentami, albo wykorzystują te dokumenty, które były wcześniej używane przez osoby, które zginęły w trakcie wojny w Syrii. Problem temat dość skomplikowany. Problem z islamskimi imigrantami tak naprawdę nie dotyczy tylko kwestii ich weryfikacji, bo prawda jest taka, że większość osób nie będziemy w stanie ich zweryfikować, dlatego, bo większość osób, która się przedostaje na teren Unii Europejskiej, odmawia weryfikacji, odmawia podania swojego kraju pochodzenia, odmawia odcisków palców. Dokładnie tak. Jesteśmy przygotowani ewentualnie na to, żeby te pojedyncze osoby, które się na przykład zwracają do Polski, żeby uznać ich za, żeby nadać im status uchodźcy, żeby ich weryfikować, bo mamy co do tego instrumenty, ale nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby stawić czoło grupie 10 tysięcy osób, która w jednej chwili stara się przekroczyć. Ale panie redaktorze, ja tutaj nie widzę sporu. Mówimy dokładnie tym samym głosem. Tak, mówimy dokładnie tym samym głosem. Dlatego powróćmy też do tematów związanych z polityką bieżącą. Mamy 100 dni za nami, ale też tematy, które były mocno akcentowane przez Prawo i Sprawiedliwość, chociażby kwestia programu mieszkania dla młodych ludzi, właśnie podwyższenia tej kwoty wolnej od podatku. Czy ta tematyka będzie poruszona w następnych tygodniach? Kiedy możemy się spodziewać projektów? Bo też to jest temat bardzo taki dotyczący młodych ludzi, tak? Obniżenie wieku emerytalnego czy darmowe leki dla seniorów, to jest grupa wiekowa właśnie 60+, a co dla młodych? Panie redaktorze, ja tak może uogólnię. Otóż w
centrum w ogóle programu Prawa i Sprawiedliwości rządu pani premier Beaty Szydło stoi przede wszystkim rodzina. I to właśnie wokół rodziny staramy się cały czas budować nasz program, nasze wszelkie działania, które podejmujemy. One są właśnie ukierunkowane na tę podstawową komórkę społeczną, jaką jest właśnie rodzina. Stąd też program Rodzina 500+. Będzie również program Mieszkanie dla Młodych. Będą również ułatwienia podatkowe, podniesiona kwota wolna od podatku, tak jak obiecywaliśmy. Ona jest cały czas na agendzie i ona będzie procedowana. Najprawdopodobniej ustawa pod koniec roku powinna zostać przyjęta przez parlament. Także my absolutnie z żadnych naszych obietnic się nie wycofujemy. Będą również oczywiście darmowe leki dla seniorów. Tak, staramy się zaopiekować polską rodziną zarówno o tych najmłodszych, jak i nieco starszych. Jeśli chodzi o młodych ludzi, myślę, że właśnie bolączką dla wielu młodych ludzi jest to, że nie mogą sobie pozwolić na to, aby mieć dziecko. Po prostu ich na to nie stać. Ja sam jestem młodym człowiekiem, mam wielu przyjaciół, którzy są moimi rówieśnikami. Żeby mogą mieć dzieci z powodów finansowych. To jest jeden z problemów. Po prostu ich na to nie stać. Uważają, że jeszcze za mało zarabiają. Myślę, że największym wyzwaniem dla młodego człowieka to jest to symboliczne M2, M3, czyli mieszkanie, które wyznacza również, im w ogóle cel na całe życie. Czyli albo kredyt na 30-40 lat, albo właśnie praca na 2-3 etaty. I to myślę, że jest głównym powodem wielu Dokładnie innych tak. problemów. Ale to jest jeden, ja tylko powiem jedną rzecz. To są te działania, które podejmujemy, to pierwsze działania. Proszę nam pozwolić pracować. Chcemy pracować przez 4 lata dla Polski i chcemy skutecznie realizować nasz program. Jeżeli zrealizujemy wszystkie nasze zamierzenia, wszystkie ustawy, to uwierzcie nam Państwo, że polska rodzina będzie doceniana zarówno ludzie młodzi, ludzie starsi i polskie dzieci również. Pani poseł jest matką, ma już swoją rodzinę. Jak Pani ocenia właśnie z tej perspektywy politykę prorodzinną? To znaczy, ja cały czas podkreślam, że nie chodzi o to, żeby państwo się zaopiekowało polskimi rodzinami, tylko po prostu, żeby państwo pozwoliło polskim rodzinom się rozwijać. Żeby państwo pozwoliło polskim rodzicom zarobić na własne dzieci. Tu nikt nie oczekuje tego, że państwo coś nam da. Nie chodzi o to, że polskie rodziny wyciągają rękę, tylko chcą, żeby po prostu państwo im tyle nie zabierało. Dlaczego na przykład państwo nie mówicie o takich rozwiązaniach podatkowych, które właśnie będą parasolem podatkowym dla rodziny, że im rodzice więcej zarobią, a jednocześnie będą mieć więcej dzieci, tym więcej dochodu na przykład będzie mogło pozostać w rodzinie. Tego typu rozwiązania w ogóle nie są brane pod uwagę. Za każdym razem rozwiązania wymagają więcej czasu, aby je To jest bardzo pani proste, dużo prostsze, szanowny panie momencik, dużo prostsze niż po prostu na samym początku państwo zabiera ogromne pieniądze polskim rodzinom w postaci podatków, czy to podatku dochodowego, czy ogromnego podatku VAT, między innymi na żywność czy ubranka dla dzieci. Tak? Ale z jednej strony, wprowadzaliśmy. A z drugiej strony później dopiero państwo daje coś i można właśnie uzyskać to czy 500+, czy też innego rodzaju świadczenia. Naprawdę pozwólmy po prostu polskim rodzinom na siebie zarobić. Musimy zmniejszyć ucisk podatkowy. I to rozrusza polską gospodarkę i będzie korzystne dla polskich rodzin. Ja cieszę się, że pani tak kwieciście tutaj mówi o tym. Do tego właśnie jest parlament. Tu jest właśnie również i rola opozycji. My chcielibyśmy, żeby opozycja była wreszcie konstruktywna, żeby wychodziła z konkretnymi propozycjami rozwiązań legislacyjnych właśnie dla Polaków. My chcemy o tym rozmawiać, jesteśmy otwarci na dyskusję. No niestety, mamy w tym momencie sytuację taką, że bardzo często, szczególnie tutaj, nie chciałbym tutaj przytyku robić w kierunku ugrupowania Kukiz15, ale przede wszystkim tutaj jest... A ma pan powody ku temu? Myślę, że tutaj jest to związane z zachowaniem Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, PSL-u, którzy bardzo często nas mocno atakują, nie przedstawiając tak naprawdę żadnych konstruktywnych propozycji rozwiązań określonych problemów społecznych, tylko skupiają się na pewnej walce politycznej, która nie ma sensu. My chcemy pracować dla Polaków i pani premier jutro podczas obchodów, tych symbolicznych obchodów 100 dni rządów, jakie w Polsce się przyjęło celebrować podsumowywać ten pierwszy okres, będzie chciała na pewno o tym oczywiście Polakom opowiedzieć, bo to właśnie z Polakami umawiała się na realizację tego programu. Kończąc, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie miało szansę zrealizować właśnie te słowa, czyli poprzeć jakiś konstruktywny projekt Kukiz 15 dotyczący rodzin?
To jest pytanie do Prawa i Sprawiedliwości, czy rzeczywiście będzie otwarte na to, żeby słuchać programu dobrych dla Polski. Panie redaktorze, niestety, te 100 dni, tutaj muszę powiedzieć bardzo przykrą rzecz, podczas tych 100 dni wielokrotnie bywało tak, że nawet w pracach podczas komisji, jeżeli padały konstruktywne zmiany przy procedowanych ustawach, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy się nawet z tymi zmianami zgadzali, mówili, że to nie leży w ich jakby możliwości, nawet zagłosowanie za tego typu zmianami, bo nie ma na przykład zgody, nie ma porozumienia ze strony rządu, nie ma zgody właśnie ze strony pani premier. Ja się tutaj pytam, gdzie tak naprawdę jest ośrodek decyzyjny, bo o tym żeśmy nie porozmawiali. Czy rzeczywiście na przykład pani premier Beata Szydło jest ośrodkiem decyzyjnym tego rządu, nie, czy też decyzje zapadają gdzie indziej? Za kilka miesięcy będziemy mogli sobie na ten temat, że tak powiem, jeszcze raz porozmawiać. Pani poseł, naprawdę traktujmy się poważnie. Zachęcamy do tego, byście wreszcie zaczęli pracować dla Polski i składali rozsądne propozycje. Naprawdę zachęcamy was do skutecznej pracy. Zachęcamy, żebyście będziemy nas w takim słuchali. Razie czekać na konstruktywne propozycje, jak również na współpracę przy projektach, które będą służyć dobru wspólnemu. Bardzo państwu dziękuję za obecność. Przypomnę, naszymi gośćmi była pani Anna Maria Siarkowska z Kukiz15. Bardzo dziękuję. I pan Rafał Bochenek, rzecznik prasowy rządu Beaty Szydło. Dziękuję państwu, do zobaczenia. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam. Zapraszamy do tej samej porze. Do zobaczenia.